Ameryka po polsku, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z północnych przedmieść Chicago, jesteśmy w miasteczku Wilmette, gdzie znajduje się świątynia. Piękna świątynia, o której wiele osób mówi, że to jest architektoniczna perełka wiecznego miasta, ale niektórzy niestety o tym zapominają. To, co widzicie, to jest świątynia symbolizująca wiarę Bahaj, czyli niezależną religię. Jej historia sięga 1920 roku. Wtedy to. Zaplanowano i w sumie rozpoczęto już pierwsze prace budowlane, ale tak naprawdę do użytku została oddana w roku 1953, więc sporo czasu zabrało konstruktorom i budowniczym postawienie tego wszystkiego, żeby wyglądało tak, jak wygląda teraz, czyli po prostu pięknie. Byliśmy oczywiście z Agnieszką Wartą Lizak w środku tej świątyni. Rzeczywiście jest to widok imponujący, szczególnie kiedy stoi się na jej środku i próbuje dostrzec tego, co jest pod samym sufitem. Jest naprawdę przeogromna. Jesteśmy tutaj m.in. dlatego, że wiele osób mieszkając w Chicago nie zdaje sobie sprawy z takich miejsc jak to tutaj w miejscowości Wilmette, z takich architektonicznych perełek, które myślę warto odwiedzić i o których warto też poczytać, bo są to naprawdę piękne miejsca ponieważ mamy okres przedświąteczny, świąteczny, poświąteczny, końcówka roku, pogoda jest naprawdę piękna i wręcz zapraszająca do tego, żeby sobie pospacerować i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że to jest doskonała okazja do tego, żeby wybrać się między innymi tutaj. Tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to będzie mógł również skorzystać z polskich informacji. Właściwie, z informacji napisanej w języku polskim jest przemiła obsługa. Oczywiście, nie wszystko tutaj wolno. Dlatego też nie będziemy mogli nakręcić materiału filmowego wewnątrz, bo jest to po prostu zabronione. Zresztą, tutaj, kiedy pojawiacie się na miejscu, warto jest zapytać. Oprócz tego, że są tabliczki informacyjne, gdzie można robić zdjęcia, gdzie można ewentualnie filmować. Na pewno nie wolno się tutaj pojawiać z dronami, zdjęcia można robić w wyznaczonych strefach, natomiast są strefy, tak zwane czerwone, w których nagrywanie i fotografowanie jest zabronione. I co prawda, widzieliśmy dzisiaj z Agnieszką osoby, które no wbrew tym. Zakazom i przepisom, robiły zdjęcia, no ale ponieważ skorzystaliśmy z uprzejmości Pani i bardzo nas prosiła, żeby tego nie robić, no to w takim razie dostosujemy się do tego, a i tak myślę, że z tego miejsca możemy Wam wiele pokazać i też możemy wspomnieć, bo tak jak powiedziałem, każdy, kto tutaj się pojawi na miejscu, otrzyma ulotkę w języku polskim. Jeżeli powie, że chce w angielskim, dostanie oczywiście w angielskim, ale Pani, słysząc, że jesteśmy z polskich mediów, od razu zaserwowała nam zestaw polskich informacji, z których warto skorzystać, bo. Jest to tak naprawdę jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się religii na świecie ponad 5 milionów wyznawców druga po chrześcijaństwie religia najszerzej rozpowszechniona pod względem geograficznym. Tutaj warto też wiedzieć, że jest wiele polskich dat bardzo charakterystycznych dla tego miejsca związanych również z Janem Pawłem II. Myślę, że taką ciekawostką jest to, a co działo się w roku 1926, co możemy wyczytać w tym całym biuletynie informacyjnym. A tutaj, między innymi, możemy przeczytać, że w tymże właśnie roku 1926, pierwszą polską a, bachaistką, była Lidia Zamenhoff, czyli córka, człowieka, który stworzył Esperanto, czyli pana Ludwika. Zamenhofa. Tych dat związanych z Polską, również stricte związanych z Polską, bo w Polsce między innymi odbywały się kongresy informacyjne, zloty, wykłady. Uniwersytet Jagielloński między innymi był w to mocno zaangażowany, również Uniwersytet w Toruniu. No i w roku. W 1992, o ile mnie pamięć nie byli, był, była tutaj również telewizja polska, która nakręciła obszerny reportaż z tego miejsca i na temat również tej wiary, wiary Bahaj. Tak więc, jeżeli ktoś znajdzie odrobinę czasu podczas tych świąt, być może między świętami a Nowym Rokiem, albo zaraz po Nowym Roku, albo po prostu zapamięta sobie, że jest takie piękne miejsce. Nic prostszego, wystarczy podjechać do miejscowości Wilmet. Jest tutaj piękny ogród. Myślę, że latem jest tutaj jeszcze piękniej, ponieważ to wszystko jest zielono, kolorowe. Zielona oczywiście trawa, dookoła piękne kwiatowe dodatki, więc naprawdę widok musi być imponujący. Ale i dzisiaj jest bardzo ładnie, jak widać, słonecznie. Bardzo przyjaźnie. Sporo osób, jak na ten przedświąteczny czas i to przedświąteczne zamieszanie wchodzi do środka, spaceruje sobie również na zewnątrz, robi pamiątkowe zdjęcia, więc my też oddamy się jeszcze temu urokliwemu miejscu, ale zapraszamy Was w nie bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, do usłyszenia, do zobaczenia. Ameryka Po Polsku oglądajcie nasz fanpage, słuchajcie również naszego radia i polecamy stronę AmerykaPopolsku.com